Jesteśmy w trakcie obchodów gali stulecia Odry Wodzisław, zasłużonego klubu dla naszego regionu. Patrzymy optymistycznie na to, że lata przyszłe, czyli nowe stulecie, które obchodzimy, przyniosło nam dużo sukcesów, więcej sukcesów organizacyjnych, sportowych. Wierzymy, że razem z kibicami przede wszystkim, bo to dla nich robimy, bo to oni są solą, z zawodnikami, z trenerami, z działaczami i wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy dzisiaj się tutaj pojawili, mogli patrzeć na Odrę jako klub, który przyszłościowo będzie dumą Wodzisławia Śląskiego. Razem z miastem, razem z kibicami, tak jak powtarzam, z wszystkimi ludźmi, którzy dobro tego klubu leży na sercu. Pana płynące z głębi serca serdecznie gratuluję te życzenia. Dzięki ludziom, którzy tworzyli tą piękną historię, 14 sezonów w Ekstraklasie, którzy tworzyli tą piękną historię klubu i którzy ją dalej tworzą. Dziękuję bardzo, dziękuję, że jeszcze chcesz, że jeszcze możesz tu. Dziękuję bardzo władzom samorządowym. Ja cały czas twierdzę, jakby nie władze samorządowe, nie byłyby śląskiej piłki. Za to dziękuję za tą wszelką pomoc i mam nadzieję, że uda Ci się te pieniądze pozyskać na ratowanie tego klubu tak zasłużonego w polskiej, po prostu śląskiej piłce, po 14 sezonów. Naprawdę wierzę, że to Odrę uratuje, że tego życzę. Wszystkiego najlepszego. Trzecia liga naprawdę to jest wielkie osiągnięcie dla Wodzisławia na dzisiejszy, jeśli chodzi o budżet. Także życzę Wam tego, żeby się utrzymać i żeby prężnie działać, bo ten region potrzebuje piłki naszego centralnego. A z mojej strony, jeśli chodzi o podokręg, to zrobimy wyjątek z okazji stulecia i ten finał zrobimy na Odrze, żeby zrobić znowu takie wielkie święto na Bogumińskiej i finał Pucharu Polski tego sezonu podokręgu Rybnik zagramy na Odrze. Co to jest wiadomość? Życzę, żeby właśnie ta przyszłość była jak najlepsza. To ta marka wypracowana przez te 100 lat świadczy o tym, że wszyscy, którzy tutaj teraz jesteśmy, musimy zrobić wszystko, żeby ta marka znów tą sławę, którą miała jakiś czas temu, odzyskała. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te wszystkie lata, wszystkim działaczom, którzy przez te ostatnie 100 lat, wszystkim zawodnikom, którzy tutaj grali, wszystkim kibicom, którzy przychodzili na Bogumińską 8, którzy wspierali ten klub. Cieszymy się, że mogliśmy przeżyć stulecie. Dzisiaj mamy drugą część. Pierwszą część mieliśmy w sierpniu, w której pojawiło się sporo osób. Śląski Związek nas wspiera. Śląski Związek był z nami 15 sierpnia na pierwszej części obchodów stulecia. Wierzymy, że lata przyszłe będą dla nas lepsze.